Krystyna Prońko urodziła się w Gorzowie Wielkopolskim. Zaczynała karierę w zespole rodzinnym Relax. Jest absolwentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. Serca publiczności podbiła między innymi takimi utworami jak Papierowe Ptaki, Małe Tęsknoty czy Modlitwa o Miłość Prawdziwą. Jej muzyczne dokonania obejmują nie tylko jazz i rock, ale także muzykę współczesną. Krysiu, przeczytałem gdzieś, że w związku z tym, że wygrałaś wybory i zostałaś radną, to przestaniesz śpiewać. I bardzo się przestraszyłem. Czy to prawda? Nie, nieprawda. Nigdy tego nie powiedziałam i zaprzeczam. Ale chcę cię zapytać i poprosić. Opowiedz mi o Gorzowie. Gorzów? Ha. To moje miejsce, w którym, rodzinne, w którym się urodziłam. Moi rodzice wybrali Gorzów, jadąc, szukając swojego miejsca, jak wyruszyli ze wschodnich rubieży Polski, z okolic Białegostoku, czy wręcz z Białegostoku, czy tam gdzieś z Grodna, już to nawet dokładnie nie pamiętam, i przejechali przez całą Polskę i mama stwierdziła, że Gorzów na pewno, bo jest podobny do Grodna. Ja w Grodnie byłam, nie tak dawno, bo ze 3 lata temu, może 4, i nie ma tam dla mnie żadnego podobieństwa, oprócz tego, że przez środek miasta płynie rzeka. Bo tam nie ma natu, a w Gorzowie fakta. Jest trochę pagórków, które są w Gorzowie i trochę również, bo Niemen w Grodnie ma bardzo wysoki brzeg. Natomiast Warta w Gorzowie nie ma wysokich brzegów, ma taki normalny, nizinny brzeg, ale są pagórki. No i mama zdecydowała, że tam osiądą, no i ja się tam urodziłam. Urodziłaś się i podobno śpiewałaś na klatce schodowej we własnym domu. I to tak. Była twoja pierwsza estrada. To była moja pierwsza. Świetnie brzmiało, naprawdę. Proszę państwa, ta klatka schodowa do dzisiaj ma tak piękny pogłos, który jest właściwie w naturze nieosiągalny w żadnym innym miejscu. Może w kościele. Ale mnie bardzo fascynował właśnie ten pogłos i to, że ten głos musi tam... Ten dziecięcy głosik, który śpiewał jakieś dziwne piosenki typu Poszła Karolinka do Gogolina, albo Hej, przyleciał ptaszek, albo nie wiem, jakieś modne przeboje wówczas, to, że on tak brzmiał i się tak niósł i tak było ładnie słychać i to mnie strasznie fascynowało. Zresztą fascynacja dźwiękiem i jego brzmieniem została mi do dzisiaj. No fascynacja dźwiękiem, wszystko pięknie, ale jak przyszło do wybierania szkoły, to wybrałaś technikum chemiczne. Trochę zostałam przymuszona do wybrania technikum chemicznego, bo moim pierwszym wyborem było technikum elektromechaniczne. Bo chciałaś kim zostać? Dokładnie nie wiem, ale ta elektryczność i te kabelki i to tak jakoś mnie wyobraźnia podpowiadała, że to chyba jest to, co ja bym chciała. I w ogóle technika jakaś. Natomiast wtedy nie przyjmowano do tej szkoły dziewczyn. Aha. To wyłącznie chłopców przyjmowano. W związku z tym nie zostałam przyjęta, a nie chciałam iść do ogólniaka, więc... A dlaczego nie chciałaś iść do ogólniaka? No bo jakoś tak zdecydowałam, że to chyba technika mnie bardziej interesowała. Więc poszłam do technikum chemicznego i tam mnie przyjęto, bo przecież w laboratoriach pracowały głównie kobiety. Wiesz co, no ale od tego śpiewu nie udało ci się nigdy uciec, bo już bardzo wcześnie zaczęłaś śpiewać z braćmi chyba, tak? Najpierw z braćmi, tak, potem myśmy jeździli na przykład na jakieś koncerty w Sylwestra, gdzie graliśmy w trójkę i pamiętam takiego pierwszego Sylwestra, gdzie mieliśmy bardzo ograniczony repertuar, ten Sylwester się odbywał niedaleko naszego domu i bardzo często graliśmy piosenkę, którą najlepiej umieliśmy, Mały Kwiatek. Mój brat na saksofonie, ja na fortepianie. Tiefler. Dokładnie. To był wielki przebój, tak. I to najbardziej lubiliśmy. Bardzo dużo ludzi przychodziło, żeby to zagrać, no więc graliśmy. A poza tym nasz repertuar się ograniczał pewnie w ogóle do 2 godzin, a Sylwester był znacznie dłuższy, więc powtarzaliśmy niektóre. No, pierwsze takie wspomnienia. Zarobiliśmy jakieś pieniądze własne. Mówisz to tak łatwo, ale nie wiadomo jak od tego twojego śpiewania na klatce schodowej, uczenia się chemii i śpiewania Ptifler trafiasz nagle do Czesława Niemena, już lepiej chyba w Polsce nie można, i z nim zaczynasz koncertować. Zgłosił się po którymś koncercie organizator szukający, czy organizator, czy ktoś, kto szukał nowych głosów i twarzy do powstającego w Rzeszowie zespołu.
który zakładał... W Rzeszowie, na drugim końcu Polski, tak. Który zakładał Antek Kopf, o którym ja w ogóle nic wtedy nie wiedziałam. Ten pan odbył rozmowę z moimi rodzicami, to był grudzień. Rodzice się zgodzili, po czym 13 stycznia wsiadłam w pociąg, a 14 stycznia w moje urodziny wylądowałam w Rzeszowie na dworcu o godzinie 8 rano i poszłam na próbę. I tak się zmienił w ciągu jednego dnia cały mój świat. I od tego momentu to był jaki świat? To była wyłącznie muzyka, bo do tego momentu to było laboratorium, ja byłam na etacie gdzieś, konkretnie w sanepidzie w gorzowskim, którego nie chciano mnie zwolnić, więc sobie poszłam do dyrektora i powiedziałam tak wprost, co mi zostało do dzisiaj, panie dyrektorze, to ja więcej nie przyjdę do pracy. Jak pan mnie nie chce zwolnić za porozumieniem stron, to ja więcej nie przyjdę. I nie przyszłam. No i co zrobił on? Nie wiem, bo mnie już to nie interesowało. Nie wróciłam już nigdy na żaden etat, nie wróciłam już do chemii. Pozostało zainteresowanie to, które mam do dziś, czyli wyłącznie muzyka. Po drodze jeszcze były studia muzyczne. W ten sposób skończyłam te studia. No ale skończyłaś z wyróżnieniem, dostałaś wyróżnienie czasem, tak. Henryka Mikołaja Góreckiego samego. Tak jest, to wszystko się zgadza. Już byłam na scenie. Byłaś przecież piosenkarką bardzo popularną. Może bardzo nie, ale już miałam za sobą jakieś sukcesy pierwsze w Opolu i piosenka, o której wspomniałam, jutro zaczyna się tu sezon, już była na listach przebojów. I także to po prostu ja już miałam za sobą jakiś dorobek. Kiedy tak opowiadasz tę historię, to ona wygląda na bardzo taką regularną, wszystko jedno z drugiego samo wychodzi. Ja ci powiem, jak to wyglądało z drugiej strony. A ciekawe bardzo dla mnie. Bo byłem świadkiem tego. Byłem świadkiem, w 73 roku siedziałem na widowni amfiteatru w Opolu, kiedy ty się pojawiłaś po raz pierwszy w koncercie Interpretacje. I zaśpiewałaś piosenkę Po co ci to, po co? Nikt jeszcze wśród nas tam siedzących nie wiedział, kto to jest. I umarłe krajobrazy. I umarłe krajobrazy. I już na próbie, jak zaśpiewałaś, to było takie, że wszyscy przestali mówić, kto to jest? Kto to w ogóle jest? Krystyna Prońko, skąd ona się wzięła? Estrada Poznańska cię chyba wtedy przedstawiała. Tak. Dostałaś, pamiętam, nagrodę na pewno wtedy. Same piątki dostałam. Głosowanie było jawne. Nie było SMS-ów i... jury, które się nie miało szans umówić, bo siedzieli w jakiejś odległości od siebie i po prostu mieli numerki, tak jak myśmy gdzieś tam mieli, już nie pamiętam. Bo wszyscy odkryli same piątki, no to tak zostało, a ponieważ było od 1 do 5, no... I powiem ci jeszcze więcej, że wtedy zaśpiewałaś te piosenki tak, jak potem śpiewałaś przez wiele lat, to znaczy ty byłaś gotowa, skończona od samego debiutu. Ja ci to mówię jako słuchacz, ale powiedz mi teraz, jak to od twojej strony wyglądało. Od mojej strony to ja mam takich wrażeń, że coś było gotowe, zupełnie nie miałam. Wręcz przeciwnie, byłam bardzo spięta. Miałam ogromną tremę, wszystko było dookoła mnie nowe i świeże, już nie mówiąc o mnie samej, która... Ja byłam bardzo świeża i zielona, pietruszka po prostu, natka pietruszki. Ale słyszałaś te wstrzymywane oddechy na sali i ten entuzjazm z naszej strony? Nie słyszałam, bo ja przeżywałam to wszystko strasznie, te wszystkie rzeczy, które się dookoła działy, łącznie z występami, do tego stopnia, że na tym pierwszym festiwalu miałam wypadek, który mógł się bardzo źle dla mnie skończyć, bo w finale już jako nagrodzona osoba trzeba było gdzieś tam wyjść, a scenografia była tak skonstruowana, że pan reżyser postanowił wykorzystać taki podysk, który był, nie wiem, piętro nad sceną. Mhm. Już bardzo wysoko to było i trzeba było wejść po tym... na ten podest po drabinie, a tam był taki bardzo niski strop. Taka belka, która przytrzymywała całą konstrukcję. Ja się po prostu tej belki nie zauważyłam i wchodząc po tych schodach, za mną szło ileś tam osób, wchodząc po tej drabinie, bo to nawet nie były schody, tylko taka wysoka drabina, za wcześnie się wyprostowałam i walnęłam głową o tę belkę. I miałam tutaj, zrobiła mi się rana, spadłam na tych ludzi do tyłu. Ktoś mnie tam złapał i przytrzymał, no ale pozbierałam się i weszłam tam dalej. Dopiero później się okazało, że ja mam ranę na głowie i w ogóle wszyscy się zaczęli interesować tym moim czerwonym punktem na głowie. Jak się kłaniałam, to było widać. Ja się tym specjalnie nie przejęłam, ale to się mogło źle skończyć.
Ale skończyło się tak, jak się skończyło. Miałaś wtedy już w swoim repertuarze piosenki Janusza Komana i one właśnie zdefiniowały twój styl na początku kariery. Zdecydowanie tak. Gdzie znalazłaś Komana? Jak to się dzieje, że nagle spotykają się dwa talenty i, no, i właśnie wiadomo od razu, że są dla siebie przeznaczone? To są... Podobno przypadków nie ma. Więc widocznie tak musiało być. Janusz dojechał na trasę, którą mieliśmy chyba z czerwonymi gitarami, nie pamiętam dokładnie, na trasę do Związku Radzieckiego w zastępstwie za kogoś tam. Spotkaliśmy się w Związku Radzieckim, konkretnie w Baku, gdzieś od koncertu. No i zaczęliśmy się przyglądać sobie, jeśli chodzi o muzykę, bo on też mnie nie znał, ja go też nie znałam, w ogóle nie miałam pojęcia, kto on jest. Ale ktoś mi tam powiedział, że on napisał fragmenty do opery Naga, wtedy niebiesko-czarny. No i ja tak słuchałam tego, widziałam, wiedziałam, kto to są niebiesko-czarni. I zainteresowaliśmy się sobą nawzajem w sensie muzycznym. No a potem się okazało, że zainteresowaliśmy się sobą również w sensie osobistym. A ponieważ bardziej nas ciągnęła ta muzyka i te wzajemne relacje muzyczne niż te osobiste, to te osobiste relacje nie były najlepsze, ale muzyczne zawsze były genialne. Jaki rodzaj wyzwania pojawił się, że zdecydowałaś się wystąpić w teatrze i to w takiej sztuce, na którą ludzie chodzili tłumami, stali potem długimi minutami po zakończeniu spektaklu i bili brawo, płacząc, a ty tam śpiewałaś główną rolę. Mówisz o Kolędzie Nocy w Warszawie w Teatrze Wielkim, a ty siedziałeś na widowni. Siedziałem, stałem. Najpierw siedziałem, potem stałem ze wszystkimi, płakałem ze wszystkimi. To było przedstawienie, które absolutnie obezwładniało. To był specyficzny czas i akurat Kolenda Nocka nie była pierwszym spektaklem. Pierwszym był 3400 lat po Ikarze, który do tej pory nie miał swojego wystawienia scenicznego, a szkoda, bo tam jest naprawdę dużo dobrej muzyki. I może się ktoś w tym końcu zainteresuje, bo teatry muzyczne są w Polsce i w Warszawie również. No ale na razie to wszystko leży u mnie w domu albo u Janusza w domu. Ja tylko te 3400 lat po Ikarze we fragmentach wydałam na swoich płytach, ale to było pierwsze. No, a potem pojawił się Wojtek Trzciński, który przyniósł piosenkę, którą chciał, żebym zaśpiewała. I to był psalm stojący w kolejce. Za czym kolejka ta stoi. Czyli za czym kolejka, tak. Prawidłowy tytuł, psalm stojący w kolejce. Pozwól, że cię poprawię. No i przyniósł tę piosenkę, podał mi tekst do przeczytania. Przeczytałam ten tekst, tamtego tekstu jest tak naprawdę bardzo niewiele. Zagrał mi tę muzykę, zaśpiewałam i on powiedział: no to teraz powiem ci, o co chodzi. No to o co chodzi? No bo powstaje taki spektakl, zaczął opowiadać o Kolędzie Nocce. No i ja w pierwszym momencie wpadłam w przerażenie i mówię: no dobra, no mogę to zrobić, tylko to będzie początek mojego końca. Bo czasy były specyficzne. To był rok 81. To, tak. Czasy były specyficzne. Czyli no, po strajkach w stoczni, a przed stanem wojennym. Tak. I w związku z powyższym to, co powiedziałam, powiedziałam, on na to odpowiedział: nic się nie martw, to będzie początek twojego początku. Coś w tym rodzaju. No ja mówię: dobra, no to robimy, no to robimy. Te próby trwały około chyba 2 miesięcy w Gdyni, w Teatrze Muzycznym. Reżyserował Krzysiek Bukowski, nieżyjący już. W roli matki brzemiennej była Teresa Haremza, też już nieżyjąca, zmarła w Australii parę lat temu. Pozostał po nas duet z tej Kolędy Nockiej. Nie wiem, ile myśmy zagrali tych spektakli. Graliśmy prawie okrągły rok, bo jak premiera była 22 grudnia.
80 roku. Prapremiera, tak. No to zostało przez cały 81 rok do wybuchu stanu wojennego. Ten spektakl oczywiście miał bardzo silny przekaz patriotyczny i był przekaz wolnościowy. Zdecydowanie tak. Taki antypaństwowy, antyrządowy, antykomunistyczny. Antykomunistyczny, krótko mówiąc, tak. I dlatego wszyscy między innymi tak się wzruszali i stali i no, płakali. Było to, dawał nadzieję właściwie wszystkim nam, którzy byli wrażliwi na tego rodzaju sztukę. I na tego rodzaju przekaz dawał nadzieję na to, że się coś zmieni. Potem nastąpił stan wojenny i co się i rzeczywiście zmieniło w się twoim zmieniło. Życiu? No, totalnie się zmieniło, bo wyrzucono mnie ze wszystkich prac, jakie wówczas miałam. Czyli ja uczyłam w Teatrze Muzycznym w Gdyni w studium imienia Waduszkowej. Uczyłam w Katowicach, stamtąd mnie też wyrzucono. W Wyższej Szkole Muzycznej. Tylko w Katowicach to mnie śmiesznie wyrzucono, bo wyrzucono mnie jakby w momencie, jak ja już sama zrezygnowałam, ale żeby jeszcze pieczęć przystawić, że nie mam tam wstępu, to jeszcze mi przysłano takie pismo od komisarza, który zarządzał wtedy uczelnią, że już koniec tej pracy, no więc uśmiechnęłam się tylko i tyle. No. W każdym razie przez długi czas nie mieliśmy nic do roboty, a był zaplanowany wyjazd do Stanów z kolędą nocką, który doszedł do skutku, ale miesiąc później, na skutek interwencji bardzo Wojtka Trzcińskiego i na skutek interwencji, nie wiem chyba czyjej, ale myśmy już mieli wizy przyznane. I to wszystko się, wizy i permity pracy, bo to jeszcze o to chodziło. No i w końcu wylecieliśmy. Zezwolenia na pracę. Tak, zezwolenia na pracę. I w końcu wylecieliśmy w styczniu, już nie pamiętam dokładnie, i byliśmy tam z tymi spektaklami. Graliśmy w różnych miejscach przez miesiąc. Koncerty się skończyły, w Polsce dalej trwał stan wojenny, a ty co, wróciłaś? Nie miałaś takiego pomysłu, żeby zostać w Stanach? Wszyscy mieliśmy, tylko ja nie wiem, co inni zrobili. Ja usiadłam nad kartką papieru, napisałam sobie za i przeciw i wyszło mi, że muszę wrócić. I potem po powrocie, jak wyglądało twoje życie? Chodziłam przy to, takie mam skojarzenie. Kupiłam sobie w Stanach taki z demobilu płaszcz wojskowy, nieprzemakalny, w kolorze zielonym. Później on nawet występował w jakimś koncercie, jak śpiewałam, pisałam stojący w kolejce, to sobie narzucałam na ramiona. I chodziłam w takim, bo to był maj, jak wróciliśmy, jak w deszczowe dni chodziłam w takim płaszczu nieprzemakalnym, naprawdę nie przemakał, po Warszawie, bo mieszkałam wtedy w centrum i to mi bardzo tak pasowało, że się wyróżniałam w tym płaszczu. Nie, to żart oczywiście, ale pracy nie było za dużo. Powstał w związku z tym z bratem, stworzyliśmy z braćmi zespół, który się nazywał Prońko Band. Ponieważ jeszcze stan wojenny trwał, więc musieliśmy mieć jakieś specjalne zezwolenia na przejazdy, na to, że późno po godzinie policyjnej będziemy podróżować. No i w ten sposób zagraliśmy kilka koncertów. Mam jakieś jeszcze stare dokumenty z tego czasu, jakieś zezwolenie nawet, bo takie pamiątki gdzieś tam, jak robię porządki, to odgrzebuję. No i to gdzieś tam jest. No tak, takie były czasy. Ale też założyłaś potem własną wytwórnię. Ale to już długo, długo potem, jak się system zmienił w 91 roku, w listopadzie. Czyli przeszłaś na kapitalizm. Przeszłam zdecydowanie na kapitalizm z oporami mojego partnera, który uważał, że to wcale niepotrzebne, ale to chyba było jedyne z możliwych wyjść, dlatego że wtedy dopiero pracy nie było. Bo domy kultury w ogóle nie działały, bo wszystkie pieniądze, jakie były, zostały skierowane w inne miejsca, bo z kultury zawsze było najłatwiej zabrać. No więc. Czyli nie było naturalnych organizatorów koncertów? Nie było. No, ktoś tam coś próbował robić, ale jak ja zagrałam, jakbym. No nie mam już tych starych umów, no bo to wiele lat minęło, ale pamiętam, że był taki moment, że grałam jeden koncert w miesiącu, w kwartale. Więc zaczęliśmy się interesować, co by tu zrobić. Założyłam hurtownię płyt i kaset legalnych, bo wtedy się strasznie pleniło piractwo. I handlowaliśmy wyłącznie legalnymi utworami, legalnymi kasetami i płytami. Zainteresowaliśmy się radiem i telewizją i mieliśmy swoje audycje autorskie w Radiu Szczecin,
Ja to dość bezładnie opowiadam, ale w Radiu Szczecin, Radiu Kraków, chwilami w Radiu Gorzów, chwilami w Białymstoku i w Gdańsku audycje nocne. Muszę cię zapytać o to, bo pół Polski sobie łamało głowę kiedyś. Może wreszcie odpowiesz. O kim była piosenka Jesteś lekiem na całe zło? O Bogu? O Wałęsie słyszałem, że miała być? O kim to była piosenka? O jakimś facecie. Ja tego jeszcze nikomu nie zaśpiewałam tak naprawdę, osobiście. Ale domysły publiczności były takie, jak mówisz. Ale ja na nie nie odpowiadam całkiem świadomie. Niech tak zostanie. To jest bardzo fajna piosenka. Zakotwiczyła się w ludzkich sercach i umysłach. Nie zgadzam się na żadne, na żadną eksploatację tej piosenki w przypadku wspierania czegokolwiek, kogokolwiek. I to się wspólnie nie zgadzamy. Bogdan Olewicz, Marek Stefankiewicz i ja. Czyli twórcy. I niech ona sobie tak egzystuje jeszcze jak najdłużej będzie mogła. Ale pozwolisz na to, że każdy z nas słuchaczy będzie sobie miał nadzieję, że to jest o nim? Bardzo proszę, to jest bardzo wskazane. Dziękuję ci bardzo.